zaczęłam tęsknić za harcerstwem. W wieku 24 lat już byłam z powrotem, już byłam tam, gdzie trzeba i spotykałam się z tymi ludźmi, z którymi chciałam się spotkać. No i był taki turniej. Był turniej, gdzie ja bardzo chciałam wygrać. Miałam kolegę, który był dużo młodszy ode mnie, ale zawsze pół kroku był bliżej. I stanęliśmy do walki, jak rycerze na polach Grunwaldu. I okazało się, że komendant wtedy elbląskiej chorągwi miał problem, bo no byliśmy dobrzy, na równi, ex aequo. No i pojechaliśmy wtedy na Plac Zamkowy do Warszawy. Dostaliśmy nominację i wyruszyliśmy w 1988 roku na Grunwald. Na mój pierwszy w życiu obóz, bo ja byłam zawsze zuchówką, no a zuchy na obozy w tych czasach no nie jeździły. To spotkanie z tym Grunwaldem, z tymi tradycjami naprawdę dało dużo, bardzo dużo. Postawiło na właściwym miejscu, w odpowiedniej godzinie i myślę, że bardzo dużo mnie to nauczyło i dużo mi w życiu przyniosło po prostu. To był biwak, na który zostaliśmy zaproszeni. No i pojechaliśmy. Były namioty, były warty, było ognisko, odprawy i tak dalej. Były plany, była wielka chęć, wielka radość, gdyby nam się to udało zawiązać. I z tego, co pamiętam, podpisaliśmy takie wstępne jakieś papierki, że my się zawiązujemy. No i że spróbujemy to zrobić. Ja uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Naprawdę w dziesiątkę. Razem można więcej, prawda? Druga Basia to dla mnie osoba tak jak matka właściwie. Dla zuchów taka babcia. Moje zuchy mówiły o druhnie Basi babcia. I ja, no, dla mnie to jak matka. Brak, bardzo brak. Ja się bardzo długo nie umiałam przestawić na inne tory, na inne myślenie. Było mi bardzo przykro. Byłam na pogrzebie razem z drużyną. Przeżyłam to ogromnie. To było widać, że ten człowiek był kochany, że ten człowiek był w naszych harcerskich sercach bardzo ważny. I w moim ma zawsze miejsce. Wspólnota znaczy wspólnie. Wspólnie najczęściej z najbliższymi, prawda? To dla mnie wspólnota jest taką wielką harcerską rodziną. Tam, gdzie te serca biją w miarę miarowo, jednym rytmem, gdzie my w lot rozumiemy się, o co nam chodzi, co mamy wprowadzić, jak mamy żyć. No, ja nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć takim mówcą, zbyt dobrym to ja nie jestem, ale dla mnie to naprawdę bardzo wiele znaczy. Jeśli powiedziałabym, kocham Grunwald, no Grunwald może, no kocham, ale wspólnotę to jest coś z całym sercem, całym sercem. To jest miejsce takie, takie jakbym zaczarowane dla mnie, szczególnie wieczorem, kiedy księżyc gdzieś się tam pojawia, gwiazdy już tam nad nami. No i gdyby te drzewa chciały mówić i wspominać, mielibyśmy przecudowną opowieść, przecudowną. Z okazji tego, że w tym roku przypada 30-lecie wspólnoty, może chciałabym życzyć i sobie, i koleżankom, kolegom, małym zuszkom, żeby ta wspólnota miała szansę się rozwijać, żeby było nas coraz więcej. Chciałabym naprawdę, żeby wszystkie grunwaldzkie serca biły bardzo gorąco i żeby druhna Basia była z nas dumna. Ja już nie mogę mówić. Zruszyłam się.